jak to może jest, czy... Tak? A nie, że błąd techniczny, czy nie techniczny. Ty tam grają. Ale jaja. Panie trenerze, remisujecie dzisiejsze spotkanie 1-1 z Zamojeniem Radom, choć ta bramka wyrównująca padła no, w ostatnich, można powiedzieć, minutach tego pojedynku, ale mimo wszystko chyba jednak cieszycie się z tego punktu. Nie, na pewno teren gorący, trudny, drużyna Zamojenia, wiedzieliśmy, nie przegrała jeszcze spotkania na wiosnę. My dodatkowo chcieliśmy tu zapunktować po dosyć słabym meczu i chyba mimo wszystko niespodziance u siebie remisując ze Skaryszewem. Natomiast, nie wiem, kto był na meczu, chyba widział, że na tą bramkę zasłużyliśmy. Zwłaszcza w drugiej połowie byliśmy dużą dominującą, prowadzącą grę. Może nie było jakichś czysto klarownych sytuacji wiele, natomiast chciałbym bardzo pochwalić drużynę za to, że wróciła do spotkania, że mimo szybko straconej bramki podnieśliśmy się, że staraliśmy się grać w piłkę i naprawdę to jest zwieńczenie tych ich ciężkiej pracy dzisiaj. To panie trenerze, remisujecie dzisiaj spotkanie z Powiślanką Lipsko 1-1. Jakby pan ten dzisiejszy pojedynek ocenił? Zgadza się, remis. Kolejny remis u siebie. Ale trzeba przyznać, że dzisiaj to był nasz najsłabszy mecz w tej rundzie. Fakt, że dobrze weszliśmy mecz. Strzeliliśmy bramkę i tak jakby po bramce nas odcięło. I tak naprawdę dzisiaj Powiślanka, trzeba przyznać, była zespołem lepszym. Choć my mieliśmy lepsze sytuacje, klarowniejsze. Jakbyśmy je skończyli, bo mieliśmy Max Kiraga i jakbyśmy to skończyli, myślę, że ten byśmy wygrali, ale tak naprawdę dzisiaj moim zdaniem byliśmy zespołem słabszym. Szkoda tej straconej bramki praktycznie w 90 minucie zagrania w polu karnym piłki ręką. Ale mówię, ważne jest to, że jak grasz słabe spotkanie, byłeś bardzo bliski wygrania tego. To też się liczy, to też jest ważne. Także, ale mówię, dzisiaj szkoda, bo mogliśmy ten mecz wygrać mimo naszej słabszej postawy. Także, no, Powiślanka moim zdaniem była najlepszą drużyną w tej rundzie, z jaką graliśmy. Też się muszę pogratulować, że grali do końca. Także mówię, my mamy swój cel, gramy dalej i zobaczymy, jak będzie.